Rozdział 16. Jak rozumieć trzeba upodobnienie świętych do obrazu Syna Bożego? Podobnież i owo powiedzenie, że przeznaczeni podobni się staną obrazowi Syna Bożego, może być rozumiane o człowieku wewnętrznym. Stąd w innym miejscu mówi do nas: nie bądźcie podobnymi temu światu, ale się przemienicie w nowości umysłu waszego. Czym się tedy przemieniamy, iżby nie być podobnymi temu światu, w tym się też stajemy podobni Synowi Bożemu. Ale też może być rozumiane to zdanie tak, że jako Syn Boży nam się upodobnił śmiertelności swej, tak my się znów stajemy Jemu podobni w naszej nieśmiertelności, chociaż może się to podobieństwo odnosić do samego zmartwychwstania ciał. Lecz jeśli przez te słowa apostoła pouczeni jesteśmy także o tym, w jakim kształcie zmartwychwstaną ciała, to tak samo jak tamta miara, tak i ta podobieństwo rozumieć należy nie o wielkości ciała, lecz o wieku. Wszyscy przeto zmartwychwstaną w ciele takich rozmiarów, jakie mieli albo byliby mieli w wieku dojrzałej młodzieńczości. Jakkolwiek nic by też złego nie było, gdyby ktoś miał ciało dziecka albo i starca, skoro tam nie będzie żadnej słabości czy braków zarówno na duszy, jak i na ciele. A przetoż, gdyby ktoś utrzymywał, że wszyscy powstaną w takim kształcie ciała, w jakim poumierali, nie warto bynajmniej kruszyć kopii w upornej obronie przeciwnego zdania.